No się ma tu paczol i mam nadzieję, że się stęskniliście, ponieważ wróciłem z odcinkami po dwóch miesiącach przerwy, chyba ponad. Ponad dwa miesiące, kto liczył, ten niech da znać w komentarzach. Wróciłem na piękny serwer dzięki chłopakom, czyli Jawor, Yoshi, Nitashi, Nexe, Citrox, Szymek, yy, wiele innych. Wiele innych, Nie będę wymieniał wszystkich, bo musiałem tutaj się, yy, że tak powiem, rozwodzić pół godziny. Wróciłem do nagrywania, będą odcinki regularnie, nie wiem czy jeszcze codziennie, i teraz tak w tym odcinku pokażę Wam, co to za serwer, jak się dostać, co zrobić, czy wrócę na KM, czy będzie Fortnite, i wszystkie pytania i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przede wszystkim powiem Wam tak: to jest serwer, który założyliśmy z Yoshim, z Jaworem, z Nexe, z Citroxem, z Szymkiem, Nitashim. Żeby nikogo nie pominąć, co ja cię pominę, i będzie Lipa. Yy... Jawor już był mówiony, Nitashi, Konopski. Konopski to też news taki, że, Konopski news taki, że on w Minecrafta zaczął grać. I yy... Izacha I jest jeszcze. Okej, okay, mam nadzieję, że nikogo nie zapomniałem. To są. Osoby grające na tym serwerze. Teraz jest rano, więc jestem sam. Odcinek niezmontowany. Sorry, wyszedłem z sprawy. I pokażę wam co i jak. Ogólnie gramy tutaj na serwer serwer polega na tym, że każdy z youtuberów ma swoje dzielnice i może dodać widzów na serwer. I ja też dodaję widzów. Więc jakbyście chcieli się dostać, zapraszam na streamy. Na streamach wszystko mówię, co jak się dodaje, jak się dostać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie ma problemu. Łatwo się dostać, ale jest mało slotów, więc jest mała szansa. W sensie nie są duże wymagania, ale za mało slotów, żeby mieć dużą szansę na dostanie się, więc wiecie o co chodzi. Na razie będzie 20 osób na serwer, w sensie na osobę, więc, jakby. No. Nie jest za dużo osób. I teraz tak. To jest mój domek. Każdy z widzów, właśnie każda z frakcji, zacznij, to jest nasza wyspa, to jest nasza wyspa youtuberów, to są wyspy widzów. Każda z frakcji, właśnie z drużyn, ma swoją działkę. Tu są rugowice, czyli ja nim mrugam, to jest działka moja, moich widzów. Tu mamy nie wiem kogo. Wiem, że siurki są różowe, wiem, że. A, tu są te, koksowice, czyli szymka. Tu jest nekse, tu jest zielony, czyli jawor pewnie. I mamy Zachę i Citroxa. Tutaj te dwie to są Zachę i Citroxa. Tak, dobrze mówię. Zachę i Citroxa. Konopa dopiero się dobudowała, czyli konopa dzielnica będzie chyba tutaj. Dopiero się dobudowali. I teraz tak. Dlaczego wam zaczynam od mojego domku? Bo to jest najlepsze, co mogę wam pokazać. Gramy na tym serwerze już ponad tydzień prawie dwa. I zdążyłem trochę wybudować, to było na streamach niewielu z Was było na pewno. Bo ostatnio mam straszne zasięgi. Ale mogę wam pokazać, co i jak. Najlepsze na koniec, oczywiście. To jest śurek od Joszego. Zobaczcie. On ma i ma siurka od Joszego, nie? To jest w ogóle hit. Eee, w trakcie tego, jak wam pokażę domek, będę przewijał się, dla, dlaczego nie gram na KM i... Bo już wiecie o tym i czy będę grał na KM. O, Enderman, Szyma. O, i perełka za darmo. Nie wiem, co tu Enderman, Enderman, Enderman robił, ale okej. Okay. Mamy misia, mamy liski, mamy fajny domek, który jeszcze nie jest fajnie urządzony. Mamy en enchant, mamy farmę barwnika brązowego. Nie chce mi się teraz tego zbierać, absolutnie. E, czy wrócę na KM? To jest pytanie najczęstsze na streamach, naprawdę bardzo częste. E, czy wrócę na KM? Wiesz wiecie co, powiem tak, zmieniłem się strasznie po tych dwóch miesiącach. Mam nadzieję, że to zauważycie. E, chciałbym wrócić na KM. Jakby chłopaki są za tym, żebym wrócił, jeszcze tylko administracja, że tak powiem, muszę pogadać z administracją, pewnie spytacie co z Nitashim, z nitaszym się pogodziłem, przeprosiłem, yy, przeprosiliśmy się nawzajem właściwie, pogodziliśmy się, więcej było mojej winy, więc jakby ja bardziej przeprosiłem, jakby ktoś pytał, yy, więc z Nitaszym jesteśmy kumplami, to jest chyba jedno z ważniejszych pytań, jeżeli chodzi o chłopaków z KM. Yy, kolejna sprawa, okej, okay. yy, czyli... Podsumowując, chciałbym wrócić, ale nie wiem, czy to jest jeszcze możliwe, bo to zależy od adminów. Mam nadzieję, że pan SKKF będzie mnie chciał, a pan Mandio. Zrozumiałem mój błąd, właściwie ja zrozumiałem, więc pan nie zrozumie, że zrozumiałem i tyle. E, Okej, okay. tu mamy ekspiarkę przeniesioną, bo była pod jaworem z naturalnych spawnerów. Musieliśmy przenieść game modem, bo jawór chciał sobie robić podziemia i chciał usunąć tamtą ekspiarkę. Więc na game modzie to przenieśliśmy Jeżeli chodzi o game -mod i tak dalej, nie mam żadnych komend, żeby nie było, że używam tego. Od początku serwera nie mam żadnych komend. chłopaki na początku używali tylko fly'a do pokazywania dzielnic, ale też już tego nie ma, więc komend tutaj nikt nie ma oprócz Vanisza na policjantach, bo policjanci to jak widzicie na tabie, są od tego, żeby pilnować porządku. I pewnie spytacie zaraz, dlaczego mam tyle kasy. Ale to zaraz. Yy, jak widzicie, kasyno cały czas prosto, ścieżką. I to jest najlepsze, co wam dzisiaj pokażę. Stworzyłem własne kasyno. Jeszcze wejście nie jest takie fajne. Bikony już wiecie, tryhard spocony, no to ma bikony. Wejście nie jest jeszcze takie fajne, ale jest. Ale jest. Przepraszam, że nie jest żadnego widza, żadnego youtubera na odcinku, ale wszyscy śpią prawdopodobnie. Ok, Zaczynamy od tego. Mamy stół bilardowy, tak, a ta... O, zepsułem. Taka tam ozdoba, brakuje jakichś bili i tak dalej, nie wiem jak to zrobić. Mamy stoły do ruletki, mamy stoły do ruletki, mamy ładny barek. Ładny barek, gdzie sprzedajemy tylko i wyłącznie napoje niealkoholowe. Barman Maciek jakby tutaj zarządza, prawda, prawda barmanie Macieku? Patrz, pokiwał głową, odpowiedział. Co? Powiedział nie, chyba. Ale dobra, nieważne. Barma Maciek zarządza. Mamy Bimber z Lost Debidos. Lost Debidos to jest działka Nexe, Bimber to jest Miut, więc jakby to nie jest Bimber. chodzi. Czekajcie, damy wszystko w porządku z kamerką. Tak, jest wszystko ok. Yy, mamy ładny barek. Robiony przez Świta. Czaszkę tu postawiłem sam, nie wiem po co. Yy, przepraszam. Maciek. Odejdźmy. Jak się jeździ na lamie? Wytyfy ma. No i po Macieku. Yy, to jest zrobione przez świta. Jakby robiliśmy razem tutaj bardzo ładne akwarium, tylko te rybki strasznie dziwnie pływają koło siebie. Nie wiem, dajcie znać może jakiś pomysł na akwarium, bo dziwnie to wygląda, jak te ryby pływają, widzicie, w jednym miejscu. Trzeba coś chyba tam zrobić. Okej, okay. idziemy teraz do tej sekcji, gdzie zarobiłem ostatnio dużo, ponieważ tu mamy maszynę za 25 i w puli jest teraz 2700, bo 8600 chyba i. No 6000 już wygrali, więc jakby tutaj też nie, nie wszyscy wychodzą na minus, to nie jest do końca scam. Pewnie napiszecie to w komentarzach. Tutaj mamy maszynę diaksową, e, zrobił ją OSA. Jeżeli mamy. Poczekajcie, diaksa, e, jak dostaniecie się na serwer, to nie myślisz, się co, że tak rozwalicie dywan, bo to jest kuboid, więc jakby. Wiecie, mamy diaksa, wrzucamy. Hmm. Przegrałem. A jak wygram, to jest razy 3. Często się wygrywa. Bardzo często się wygrywa. O, tym mi brakuje tego dziadostwa. Dobra, nieważne. I mamy moje, moje piękne cudeńko. To jest moja piękna maszyna, na której byłem bardzo dużo stratny, ale potem wyszedłem mega na plus. W tym momencie mam około. Tutaj macie 20 500 prawie, plus w maszynach jest jakieś 8000 to mam jakieś 28-500 tysięcy, coś takiego i to jest moja piękna maszyna, którą zrobiłem na pierwszej KM kto pamięta, niech napisze mi w komentarzu, przypnę serduszko kto pamięta tą maszynę z pierwszej KM, gdzie magister mi potem rozwalił całe kasynko moje u mnie na pierwszej KM i teraz tak, maszyna, wiecie jak działa wygram? nie, nie wygrałem, dobra, lośniemy trzy razy teraz chwila przerwy, o, i zadziała i mam nadzieję, że wygram, dobra, przegrałem znowu, bo wełna Dobra, przegrałem znowu, nieważne, ale da się wygrać na tej maszynie. Widzowie to potwierdzą, pewnie i tak napiszą dla żartów, że skam, ale da się wygrać. Za diaksy dostajemy 300, za emeraldy dostajemy 150, czyli jakby tu mi się emerald bym już dostał 150, stąd płatne tylko 20. Jakbyście się dostali na serwer jako moi widzowie, to zapraszam tutaj na wydawanie pieniążków. Nie tam jakieś, wiecie po, po co wydać gdzie indziej pieniążki. Cały regulamin, tak dalej. Pokażę wam tą maszynę od środka, jeszcze jak to wygląda, ponieważ no pewnie chcecie zobaczyć. Jak, jak bardzo skomplikowana rzecz. Oczywiście z poradnika z YouTube'a, bo ja sam jestem głąbem i nie potrafię takiego czegoś robić, więc jakby tu od razu mnie nie hejtujcie. Proszę bardzo, maszynka jest dosyć prosta, mało zaawansowana. Tutaj polega na tym, że... O, z tej strony Wam pokażę, że te pistony przesuwają te bloki równomiernie do tych pistonów, w których te bloki równomiernie i w tym momencie, jak tam nam wypadną dobre bloki, to tutaj... Pójdzie sygnał prądowy, ale tu niestety już do końca nie może pójść, bo to jest szkło. Czyli tam, jak wypadła wełna, to tutaj jest odpowiednik szkło, czyli nie przepuszcza prądu. Proste. Wiem, że trochę pomieszałem. Jak ktoś się nie zna na stołnie, no to i tak tego nie zrozumie. Ja do końca tego jeszcze nie rozumiem, ale mam nadzieję, że niedługo się nauczę robić takie maszynki sam. Yy, bardzo bym chciał. Ok, wychodzimy stąd. Yy, ogólnie odcinek dzisiaj jest solo, bo już chciał ze mną nagrać wczoraj, ale powiedziałem, że. Najpierw nagram takie wprowadzenie na serwer, o co chodzi, potem dopiero zacznę nagrywać z youtuberami, żeby było lepiej, nie, bo wiecie, najpierw was wprowadzę, o co chodzi, bo tak to Nagramy jakieś RP fajne, czy tam jakąś fajną dramkę małą, serwerową, a wy nie będziecie wiedzieć, co to za serwer w ogóle, czemu grasz na KM, o, albo coś w tym stylu, bo już dużo pytań było na streamie Dlaczego gram na KM, jakbym byłem wyrzucony, a to nie jest KM, to są widzowice, czyli serwer dla widzów i dla youtuberów i sztos Mega mi się podoba i dzięki chłopakom wracam na YouTube'a, więc serduszka dla chłopaków w komentarzach też poproszę. Tu mamy coś pięknego, ponieważ mamy ring JP, a jeszcze miecz, kto pamięta z KM, to, to pamięta. Miecz, nazwa, dobra, zostawmy. Tu mamy ring i już tutaj on jest nielegalny ogólnie. Ten ring jest nielegalny, e, tu mamy wejście VIP jeszcze nie zrobione, bo dzisiaj dopiero zaczęliśmy robić ten ring. E, I tu mamy oglądanie z loży VIP i tu będzie też system rzucania śnieżek w, w graczy, taka mini gierka, ale to jeszcze muszę troszeczkę udoskonalić, ponieważ niektóre systemy robiłem sam tutaj, więc jakby e, też nie do końca wszystko jest, wiecie, ściągnięte, nie? <laughs> Przepraszam, już mi zaschło bo dawno nie nagrywałem, nie mam żadnej wody. E, Okej, okay. na ringu. Spotkały się dwie dziewczynki 12-letnie i walczyły nielegalnie tutaj o kasę. Co jest dla mnie mega złe, bo je demoralizuje, aczkolwiek było śmiesznie i zabawnie, co dla was też nagram. Jakieś fajne walki, jeżeli byście chcieli, oczywiście. I to by było z kasyna na razie wszystko. Jeżeli byście mieli pomysł na jakieś fajne maszyny, albo nawet jakiś poradnik do fajnej maszyny, możecie wysłać linka właśnie w komentarzu. Te komentarze z linkiem raczej mi wyrzuci z tego z YouTube, ale będę ją w powiadomieniach, więc jakby... Jak będzie fajny link, tam w tym, to w sensie, no nie możecie wklejać linków, a jeżeli wkleicie, to wam po prostu ten komentarz doda do spamu. Ale ja mogę ten spam oglądać, więc, jakby sprawdzę. I teraz najlepsze, mam nadzieję, że nie przedłużam za długo odcinka. Jest 10 minut, niby pod reklamki, ale no, raczej nie zamierzam na razie wiecie, cisnąć YouTube'a w taki sposób, że pod reklamki, pod reklamki. Pacol, trzymaj się klamki, nie? Wiecie o co chodzi? Nie, no na razie chcę wrócić na YouTube, chcę, żebyście zobaczyli, jak komuś się stałem podczas te dwa miesiące, gdzie sobie przemyślałem wszystko, bo niektórzy mnie nie lubią, niektórzy mają do mnie problem. Ja to rozumiem. E, oglądałem szoty, oglądałem swoje stare livey, doskonale to rozumiem. Jakby waszą mm, pozycję do mnie. E, ciężki temat, ale wpadnijcie na live, y, lubię o tym gadać, więc jakby na liveach o tym będziemy gadać, nie na odcinku. Jedziemy w fajne miejsce. To są mrugowice. Do czerwonego, do czerwonego betonu są mrugowice, mrugowice są sztosem totalnym, ale nie to co jest na powierzchni jest fajne, ponieważ na powierzchni nawet fajne rzeczy zrobili, zobaczcie jakieś drzewka przewrócone, o to drzewko jest koks, to drzewko przewrócone jest koks totalny, e, jakieś balony, jakieś fontany, takie wiecie, gówna z internetu, które każdy umie zbudować. ale zobaczcie to, to jest wejście do podziemi moich mrugowic kochanych. Jestem tak dumny z moich widzów, że zbudowali takie coś. Zobaczcie to. Jakie tu są widoki, jakie ten. Jeszcze muszę ich namówić, że tam było jakieś wejście, zobaczcie, jaki tam mostek jest, jakie ten, jakieś domki, że tam pobudowali. Muszę ich namówić do tego, że tak zrobili, ale idziemy dalej. Ponieważ e, to nie wszystko, co tutaj się znajduje. Dalej idziemy sobie takimi tunelami. Czekajcie, jest tutaj jakiś stereek? Nie ma easter... Ja to nazywam Isterekiem, Ma to jest zwykłe takie. Zobaczcie. zobaczycie zaraz. E, tu mamy kolejne. Ty, a to nie jest ten sam. To jest ten sam! Wytyfy! Pierwszy raz to zobaczyłem, zobaczcie, bo tam przed chwilą przechodziłem, i to jest to samo! Ja myślałem, że oni dwa zbudowali. Okej, okay, jak słyszycie, są wieśniaki. Idziemy do nich. E, chyba tak nigdy wcześniej tyle nie gadałem na odcinku. Jest wieśniaki i mini farma żelaza y, ręczna. Ona. Nie jest automatyczna, tutaj chłopaki chcą uniknąć automatycznych rzeczy. Żelaza nie ma, jest dużo kwiatków, czyli żelazo było, ale oni pewnie zbierają, żeby nie ukradł, bo ja lubię tutaj przychodzić i widzów okradać. Co prawda oni o tym wiedzą, ale e, potem jakby się dogadujemy. E, to jest git, to jest git, tam jest farma trzciny, na razie potrzebna nie pokazuję wam. E, tu jest jeszcze ich magazyn, wasz magazyn właściwie, jak się tutaj dostaniecie. Tu jest lisek wasz, ale się dziwnie skitrał, masakra. I pewnie dziwnie się nazywa. W ogóle hit jest taki, że dalej nie wiem, jak się ten list nazywa, bo admin go nazwał, więc mam nadzieję, że jak wejdziecie na serwer, to zobaczycie, jak się nazywa. E, tu mamy pszczółki, które są zbugowane, i tu mamy fajne drzewko. E, ja lubię to miejsce w ogóle do chillerki. Wiecie, ogólnie jest na, y, udowodnione naukowo, że kolor zielony chilluje, więc jak sobie tu staniecie, będziecie źli czy coś, stajecie tutaj, już nie wyzywacie żadnych YouTuberów, widzów i tak dalej. Po prostu sobie stajecie tam. Dalej, kontynuując, muszę szybko wrócić, muszę szybko wrócić, przepraszam Was za to, że to nie zmontowane, ale nie sądziłem, że będę montował jeszcze, bo wiecie, żeby nagrać odcinek to jest jedno, ale żeby go jeszcze zmontować, to jest po prostu, żeli papą katastrofą porażka po prostu. Szybko Wam pokażę jedną rzecz, co zbudowali, z moją delikatną pomocą, moi moderatorzy. Już wam pokazuję, ale to musimy jakby 10 sekund poświęcić na dopłynięcie tam. Metro zbudowaliśmy też razem z moderacją i widzami, bo jest komenda Spawn, ale nie wiem, ja jestem totalnym przeciwnikiem wszystkich komend. Komendy zbytnio ułatwiają grę dla mnie, dla widzów, dla każdego, dlatego ja nie mam komend. Dążę też do tego, żeby nikt nie miał komend, ale jak już są komendy, to są płatne na przykład i też widzowie się buntują, ale będziemy musieli to rozwinąć, żeby. To było dobre i dla mnie, i dla innych youtuberów, i dla widzów przede wszystkim, bo najważniejsze jest tutaj, żeby widzowie się dobrze bawili. Ok, wychodzimy tym metrem i pokażę Wam najlepszą rzecz, na której się pożegnamy, ale jest sztosem totalnym, więc jakby... Poczekajcie, serio. To jest blisko, to jest zaraz tutaj, nie ma co się spoci, nie ma co się poci i już widać to po kolei, zobaczcie. Powoli, po kolei, powiedziałem. Powoli to widać. To jest rzecz którą budowaliśmy. 3 dni. Właściwie chłopaki zbudowali więcej, ale yy, no dużo więcej zbudowali ode mnie. Ja pomogłem przy dole i trochę przy górze, ale tylko trochę. Wejdźmy tu sobie. O Jezus, czkawka mnie nawet złapała. Dobra. Jesteśmy. Yy, czkawka znowu. Przepraszam. Woda by się przydała. Okej, okay, dalej. O, wystraszczymy, błagam, wystraszczymy tego. Nie usłubijcie, bo to mnie wystraszy jeszcze bardziej. skrawka mi nie przejdzie nigdy. To jest statek Yamato, czyli statek wojskowy. Chłopaki budowali ten statek chyba z 3 dni yy, około i zobaczcie to. Ten statek jest przepotężny. Ten statek jest wielki. Ten statek jest przekozakiem. Jak wejdziecie na serwer, to będziecie mogli go sobie obejrzeć. Yy, w sumie jak wejdziecie na serwer to wydaje mi się, że już będzie ten statek prawie skończony łącznie z kajutami na dole, bo on na górze jest na razie skończony i licząc paru szczegółów typu yy, takie samoloty dwa tam będą stały wojskowe i tak dalej, ale mam nadzieję, że czekajcie, wejdę na dół, o tutaj musimy wykończyć, zobaczcie ile tu jest terenu, zobaczcie ile tu jest terenu do wykończenia, możecie dać w komentarzach, kolejne komentarze w sumie, yy, co tutaj zrobić, ponieważ pewnie macie mnóstwo pomysłów, yy, to, to się przyda. Co tutaj zrobić? Na pewno jakieś kajuty, na pewno jakieś hide and zrobimy, czyli jakieś pomieszczenia takie, gdzie można się schować i tak dalej, i tak dalej. I to jest statek, e... tak atrakcja na serwerze. Mniejsza z mojego kasyna, na którym ostatnio grało 50 osób, jak robiłem sobie na live e, mini event, to to jest taka atrakcja też. I staramy się właśnie zrobić jak najwięcej atrakcji dla widzów, żebyście się dobrze tutaj bawili. Dlatego zapraszam was na streamy, bo na streamach tłumaczę jak się dostać e, i kiedy są losowania na widzów i tak dalej i tak dalej i tak dalej i tak dalej. E, dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że mnie nie zostawiliście. Dla każdej osoby, która obejrzała, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Papa. Pa. I do następnego odcinka Mam nadzieję, że będzie jutro Jeżeli nie będzie jutro, ale będzie raczej Jeżeli nie będzie jutro, to mam nadzieję, że będzie regularny co dwa dni minimum Więc tyle było obietnic Więc nie chcę znowu wiecie Nadaremno obiecywać Po prostu muszę ruszyć dupę Pa pa